Siema, siema. Jesteśmy na strzelnicy Magnus, witamy serdecznie. Natomiast to jest o tyle nietypowe, ja się czuję bardzo dziwnie, bo to ja zostałem zaproszony. Zawsze ja zapraszam, a tutaj Andrzej i Kafir mnie zaprosili i... Wielki siłę brać. Jest to dla mnie zaszczyt. Słuchajcie, dostałem książkę Kafira, polecam. O, właśnie, pokażemy. To jest któraś kolejna część. Czwarta. Słuchajcie, okładka już wygląda dobrze, a jeszcze to co on tam napisał, to... To poczytasz, to zobaczysz. To będzie do poczytania. Po dziewczynach pisał, to wiesz, tam żartów nie... Nie, to ja już nie mogę. Z kobietami żartów nie ma. Słuchajcie, więc tak, porządkując temat. 30 listopada, godzina 20 z minutami, a my siedzimy na strzelnicy i nagrywamy dla was materiał. Nie wiem, czy wiecie, co się dzisiaj dzieje, wiecie. Wszystkiego najlepszego, Andrzej. A nie, to nie o tym ja. Dzięki. Wiemy, mecz, Polska gra. Polska gra. My tutaj na bieżąco mamy... Andrzej, jest przygotowany? Ja jestem, będę kibicował. Słuchajcie, no poświęcenie to jest dla was robione. Ale gościa mamy specjalnego i nie jest łatwo nam się wszystkim spiąć. W jednym miejscu, w jednym czasie. Siedzisz. O tobie mówię teraz. Niepozorny chłop, ale znają cię całe internety. W kontekście broni tysiące ludzi, myślę, że nie przesadziłem, ale tak jak powiem, tysiące ludzi zawdzięcza tobie swój początek, przygodę ze strzelaniem, ale o tym też pogadamy. Natomiast zawodowo, i to będzie dla was mega ciekawe, bo gość jest ciekawy, zawodowo zajmuje się zupełnie czymś innym, niezwiązanym tak stricte z bronią palną. Natomiast, a to może sam powiedz, czym się zajmujesz? Bezpieczeństwem. Tak bym to tylko ogarnął. No. Strzelam, zawodowo, ale poza pracą. Tak. Nie latam śmigłowcami, nie pływam łodziami. No. Nie każdy musi, to wiesz. Nie każdy musi. Generalnie dużo mojej roboty to jest analiza tego, jakichś tam rzeczy, które się dzieją. Mhm. I to w zależności od tego, co się dzieje, to potem jest tak, że albo ja po prostu gdzieś tam coś z tym robię, albo to idzie gdzieś do ludzi, którzy dalej coś Jacek, z tym robią. Chwila, tak? Moment, kurde, bo tak, coś robię, gdzieś robię, jakieś tam rzeczy, ja to zaraz wszystko z ciebie wyciągnę, bo to wiesz. Tylko chłopie, żeby była jasność. Ile będzie? Jaki wynik meczu? Obstawiamy na początku, wyniku jeszcze nie znamy. A z kim gramy? Z kim gramy? Nie wierzę w to. Nie wiesz. Amatorzy. Ja nie po jednej kawie dzisiaj jestem tylko. Nie było tematu. Słuchaj, ja dopiero z roboty wróciłem po 5 dniach. Dobra, nie było tematu. No. Nie, no ale z kim gramy? Z kim gramy? Nie, amatorzy. Dobra. Ale czyli wycinamy. No z Argentyną, no. Tak myślałem. O, panie. No, Messi kontra Lewandowski. Starcie, gigantów, chłopy, no kurde. Ile będzie? 3-2 dla nas. Dobra. Myślę, że... W tych okolicach. No. Tak? No kurde, ja trzeba być patriotą. Ja też patriotycznie 2-1 dla nas, tak obstawiam. Wyniku nie znamy, od razu mówię, ale zobaczymy. Się dopiero losuje. Zobaczmy na losującą. To jest godzina. Pytanie, kto ile za tam. Za 29. Zakładów nie wolno, bo nie wolno hazardu na YouTubie. Zresztą ja też się w hazard nie bawię, ale ty blisko tego tematu jesteś. I ja właśnie o to zahaczyłem. Powiedz mi, bo znam cię, wiem czym się zajmujesz, nasi widzowie może troszeczkę mniej i to takie ogólnikowe, to jak wprowadziłeś, mówiłeś tam czymś, bezpieczeństwem i tak dalej. Wiesz, mnie najbardziej z tego wszystkiego, przyznam ci się szczerze, zresztą znasz mnie i wiesz, że nie mam o tym zielonego pojęcia, zainteresowały w twoim zawodzie te kryptowaluty. Kompletnie o tym nie mam pojęcia, natomiast wiem, że przez długi czas zajmowałeś się zawodowo śledzeniem, nie wiem, czy to dobre słowo, ale generalnie widziałeś, jak pieniądze uciekają ludziom z konta i one sobie wędrują gdzieś tam daleko w świat i to widziałeś, że tak powiem, na żywo. To jest jeden kierunek. Jaki? Wschód. Znaczy, wiesz, to jest tak, że ja wcześniej, parę lat temu, zajmowałem się tego typu kwestiami dla Amerykanów. Mhm. A to było zajebiste, bo wiesz, amerykańskie prawo jest, oczywiście oni tam nim manipulują, ale prawnicy, ale amerykańskie prawo jest 0-1, tak? Mhm. To jest w kwestii broni, to jest ktoś ci wchodzi do domu i masz 0-1 i możesz bronić domu, tak? Mhm. Czego u nas nie ma. I tak samo jest z kwestią tego, co się dzieje na przykład z kasą, albo kto uważany jest za finansującego terroryzm, albo biorącego kasę dla terrorystów i tak dalej. A już mam to za sobą, to pojadę paroma fajnymi przykładami. No śmiało, bo to na przykład kwestia taka, że
Mieliśmy takie dziwne ruchy z kasą przy granicy z Syrią. Aha. Kurwa, to... tamte rejony, tak? Syrią, dobrze. Ale Syria no, była sankcjonowana i wiesz, taki tam dużo oczu patrzyło, więc... Ale ruch kasy był przy granicy. No i tam wiesz, nam się jakieś alerty... Dla mnie to wiesz, magicznie brzmi. ...powywalały i tak dalej, i tak dalej. No. I wiesz, zaczęliśmy monitorować kwestie. Tam potem Amerykanie więcej uwagi temu poświęcili swoimi metodami. Co się okazało, że ponieważ w Syrii nie dało się operować twardym cashem, dolarami, wiesz, twardą walutą, to oni robili taki myk, że wiesz, tam po tych zadupiach przedostawali się na drugą stronę granicy i tam podejmowali hajs w bankomatach na zasadzie takiej, że przyjeżdżał, wiesz, no zaopatrzenie bankomatu, tak? Ileś tam tej waluty przyjeżdżało i w danym rejonie przy granicy, wiesz, 4 godziny i wszystkie bankomaty puste. Tak, ale nie na zasadzie kradzieży, tak? Tylko na zasadzie wypłat. Takiej, że były wypłaty. Aha. I ten hajs wjeżdżał z powrotem do Syrii. Mhm. No a po co wjeżdżał do Syrii? No opłacanie, wiesz, broni jakichś tam ludzi, najemników, terrorystów no tak. I tak dalej, to już się tam w Stanach zajmowali, tym sprawdzaniem dokładnie. No i wiesz, i tak, takie ciekawe, wiesz, codzienna robota to była taka dość nudna, bo było masę takich trafień. No wiesz, no mamy sytuację, że wiesz, gość jest gdzieś tam podejrzany o jakieś finansowanie terroryzmu, bo duży hajs się nagle pojawił w gotówce, tak? A co się okazało? No pojawił się w gotówce. Ja wiesz, tam go mocno musiałem przetrzepać. Pojawił się. W Stanach gościa. Mm-hmm. Pojawił się, bo gość miał wesele. O. I ja potem, wiesz, no i miałem zdjęcia czeków prezenty. I tak dalej, wiesz, no prezent, no. Tak. Natomiast no, były takie myki, albo 7 ton złota zginęło. To jest sprzed paru lat sprawa z Europy. Fizycznych. Nie, że wiesz, komuś tam ktoś się włamał i na jakimś brokerskim... Wykupili złoto. Wiesz co, nie wiem do końca jak zginęło, dostaliśmy info, że zginął hajs, tak? Znaczy zginęło złoto. Fizyczne. 7 ton. To ja, wiesz, no nie wiem jak to się stało, więc ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale no wsiąkł jakoś, tak? No i ja stricte się tym nie zajmowałem, bo była taka laska, która była już tam w kruszcach długo tak. siedziała i tak dalej. I myk był taki, że to jakim statkiem, które ona namierzyła, popłynęło do jakiejś czarnej dupy, do... Możemy? Tak. Do Ameryki Południowej, jakieś, wiesz, jakieś... kurde, te malutkie Boliwie, czy jakieś tam inne badziewia i tak dalej. Tam niby zniknęło i potem, wiesz, no bo oni mieli wgląd publiczne i niepubliczne listy, statki mają listy przewozowe, tak, jesteś w stanie w wielu przypadkach wejść sobie w internet i zobaczyć, co dany statek przewozi, tak? No i oni jakoś, wiesz, no pewne jakieś rzeczy tam gdzieś były kamuflowane, no ale jak to amerykańska ręka, tam no, było zgłoszenie, no, wiesz. No. I statek z tym całym bajzlem popłynął do Chin. No i wiesz, jak wiedzieliśmy, że płynie do Chin, znaczy, że wpływa, no bo wiesz, jeszcze jakby płynęło i tam wujek sam by chciał robić jakieś coś, to pewnie by go zatrzymali, tak? Ale to już w zasadzie było po jabłkach, bo my część informacji mieliśmy takie, wiesz, post factum parę dni, tak? No i jak to popłynęło do Chin, no to wiesz, to czarna dupa, bo do Chin jak coś popłynęło, pojechało, hajs poszedł, to już wiesz. To już amen. To już amen. No. Czyli 7 ton złota. Ktoś... 7 ton. Ale jaki fart był? Dwa dni wcześniej w Chinach weszło prawo, które jest, nie jest tak, nie działa tak dobrze jak w Europie czy w cywilizowanym świecie, który ma, wiesz, taką ustrukturyzowaną strefę finansów, kursów i tak dalej, ale wszedł tak, też za jakimiś naciskami Stanów i tak dalej, weszło takie prawo, że, tak jak masz w większości cywilizowanych krajów, że transakcje z jakąś, z kruszcami o jakiejś wartości muszą być rejestrowane, tak? Więc nie było tak, że złoto przypłynęło do Chin i się rozpłynęło, tylko był ślad, tak? No i tam amerykańska strona robiła jakieś swoje... dochodzenie.
Znaczy, wiesz, no nie to wiem, Naciski, czy jako, jakimiś swoimi metodami. Oddajcie nasze złoto, cholera. To co? Oddajcie nasze złoto. Wiesz, wiesz, nie wiem, czy je były, tak? No, wypłynęło. Ale ponieważ, złoto, no, nie wiadomo, czy wiesz, było. No my żeśmy to wyeskalowali, tam zgłosiliśmy, głównie ta dziewczyna, ja tam jakimiś drobniejszymi rzeczami się przy tym zajmowałem. I wyobraź sobie, że nie pamiętam, 7, 10 dni i tak dalej, mm-hmm. złoto się znalazło. 5 ton. O. Ale dwie? No, wiesz, koszty, cholera. Gdzieś poszło, tak? Ja miałem taką sytuację, jak gdzieś tam takiego gościa powiązanego, wiesz, jakieś takie podejrzane, jakieś kartele, jakieś takie sprawy, tam hajsy latały i on miał niby firmę zarejestrowaną jako czartery małych samolotów, gdzieś tak, tam, tak, wiesz, tak. Do lotów na, do południowej Ameryki i tak dalej i no wiesz, no lata, tak? Latają samoloty, wydatki, no tak, na samoloty itp. Nic itp. I na bardzo profesjonalnym narzędziu, czyli Google Maps, sobie sprawdziłem to lotnisko i to było, kurwa, wyglądało jak kawałek pola, tak? Ale pola, nie, wiesz, klepisko, lotnisko takie polowe, tylko kawałek pola. No i wiesz, puściliśmy info, żeby tam oni użyli swoich obiektywów i popatrzyli, kurwa, tak. Przyszły zdjęcia, to wiesz, tam jakieś wraki samochodu, wiesz, lotnisko w ogóle nie funkcjonowało, no. Tak? I nie jest to jakieś wielkie wydarzenie, natomiast wiesz, no w taki sposób ludzie, którzy, tak jak są analitycy zdjęć, tak jak w tej chwili na Ukrainie mamy, tak? Tak, oni siedzą i opią się w ten ekran, analizują, ile było czołgów w danym rejonie, ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj, wiesz, podobna kwestia była. Nie, wiesz, nie mam takiego pojęcia, że gdzieś tam świat ratowałem, ale paru jakichś tam złych ludzi miało. Opowiedz mi, jeżeli możesz, oczywiście, wiesz co, bo mnie ten temat intryguje, wiesz, to jest trudny temat, bo wielu ludzi się na tym przejechało, wielu ludzi zabiera się za to bez jakiejś tam jakiejkolwiek wiedzy i ja nie mam żadnej w tym temacie. Zabranie hajsu czy finansowanie? Ej, tam nie o tym, o kryptowalutach mi opowiedz. Nie znam się, bracie, na tym w ogóle, nie mam zielonego pojęcia, od razu mówię. Co ty, kurs chcesz tutaj krótki? Nie, natomiast wiesz co, Jacek ma doświadczenie w tym, jak ludzie byli oszukiwani. W tym temacie. No teraz chyba więc miliarder jakiś od kryptowalut zbankrutował. Kryptowaluty to jest dobry fake. Opowiedz, jak ten proces wygląda, wiesz, jeżeli możesz. Trzeba zacząć od tego. Co to jest kryptowaluta? No. To jest coś, co nie istnieje. No właśnie. To jest, wyobraź sobie, że ja przychodzę do ciebie i mówię, tam zaraz będą oburzenia, że jak to nie istnieje, przecież to wytłumaczę. Wyobraź sobie, że gość jakiś, on jest konkretnie nazwany, z Australii, z Nowej Zelandii, już nie pamiętam nazwiska, wymyśla sobie kryptowalutę. Czyli ja przychodzę do ciebie i mówię, panie Andrzeju, biznes jest do zrobienia, można zajebisty hajs zarobić, tak? I ty mówisz, dobra, mam parę złotych, w co zainwestować. I ja ci mówię, w to. No i ty patrzysz i mówisz, debil przyszedł do ciebie, no co ja ci... To. No. To wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie z metrem sześciennym powietrza i mówi, że ten metr sześcienny powietrza jest wart 5000 dolarów. Jak ty zainwestujesz w ten metr sześcienny powietrza, to za jakiś czas zarobisz. Tak jest z kryptowalutą. To jest coś, co nie istnieje. To jest waluta, która nie ma żadnego odwzorowania w materiałach. Fizycznie gdzieś tam. Znaczy, czyli nie ma po prostu, tak tłumacząc naszym... To jest fragment kodu cyfrowego. Każda złotówka, dajmy na to, ma papierowa, te 100 złotych, ma odzwierciedlenie w naszym banku, że przynajmniej, leżysz, przynajmniej wartość no, tą papierową, tego albo metalu, to, ale ileś tam metalu tak? złotego leży tak. w banku, że jest to, to zabezpieczenie tej to tutaj nie, rząd, nie ma czegoś takiego. W jakiś sposób zabezpiecza. Tak, tak. A kryptowaluta polega na tym właśnie, że nie ma tego zabezpieczenia. To skąd taka chęć do inwestowania w to? Bo ludzie chcą bo to jest moda. No. Słuchaj, to jest tak, jak tak jak były takie filmiki w internecie, jest sklep i nic się nie dzieje. Jak ustawisz, no teraz może trochę mniej, ale jak ustawisz 50 osób w kolejce, to ludzie zaczną stawać, nawet nie wiedzą, co to jest, ale znaczy, że tam jest coś zajebistego. I tak jest z kryptowalutą. Mhm. Czyli zrobił się hype na to,
Czyli ktoś powiedział, tu fajnie widać, jak wyglądały ceny kryptowalut. Najpierw to było, wiesz, nic nie warte, no bo, no kurde, no przepraszam, mam inwestować w kawałek kodu cyfrowego, tak? Gdzie ktoś powiedział, że on ma jakąś wartość. Ja ci przedstawiam ciąg cyfr czy ciąg znaków i mówię, to jest warte 50 baksów, tak? No i ty tak patrzysz i mówisz, no kurde, 50 baksów, no gość mówi, że coś z tego będzie, kurde, tak? No to te 50 baksów mu da. No i tak to wygląda. I potem kolejni, wiesz, ktoś mówi, że no ja mam do sprzedania ten kod, ale dzisiaj po 62 baksy, tak? I ty mówisz, kurde, to 12 dolarów różnicy, to jest wszystko. To tak wygląda, no dobra, ale to jest sprzedawanie metra sześciennego powietrza, dalej, gdzie co, dałeś no, wartość. Ty to przedstawiłeś, że to jest potężna lipa. No i ja wierzę w to, że to jest lipa. Wiesz, nigdy mnie do tego nie ciągnęło w żaden sposób, wiesz, nie miałem jakiś tam ciągot. Coś jest warte tyle, ile jesteś w stanie za to zapłacić. No tak. Jeżeli dasz mi za to 1000 zł, to znaczy, że nie wiem, co to jest. No dobra, zostaw. Przepraszam. Potrujesz. Jeżeli ja ci powiem, że to jest warte 1000 zł i ty mi dasz za to 1000 zł, to ma wartość 1000 zł. Bo ty wiesz, no bo ludzie są dziwni. No i wiesz, tutaj można się odwołać do takiego znaczka. No. Znaczka pocztowego. Znaczki pocztowe, wiesz, że ludzie kolekcjonują. I są znaczki, że one są warte tam 5 zł, bo tak na nich jest napisane. Tak. Ale dajmy na to, jeden znaczek źle został wydrukowany, jest samolot na nim odwrotnie. I taki jeden znaczek jest na świecie. I ten znaczek tylko dlatego, że samolot jest odwrotnie, będzie wart 5 milionów. To jest na tej zasadzie. Ja tylko, że tutaj masz jeszcze coś takiego, że masz wyjątkowość tego jednego znaczka, tak? A to jest wyjątkowość taki na tego niematerialnego i rzeczy w internecie. To jest tak samo jak na przykład w grach. Mój syn gra, tutaj pozdrawiam, i są na przykład pistolety w grach. Ich nie ma, nie? Tak, w Counter-Strike'u. Kolorowe, ale okładka do tego pistoletu, żebyś ty miał. Ale tej okładki, kurwa, nie ma, nie? No tak. I płacisz 5000 dolarów za to, żebyś mieć... Ale dokładnie to jest to. I to jest kryptowaluta. To jest dokładnie to. Zobacz, w tej grze Counter-Strike jakieś malowania do broni albo jakieś berety, czy jakieś, tak jak w Fortnite'cie bodajże. Płacisz za nic. To jest coś cyfrowego, to nie istnieje, ale płaci za to hajs, po to, żeby sobie berecik założyć jakiś w grze. I z kryptowalutami jest dokładnie tak samo. Coś jest warte tyle, ile ludzie są w stanie za to zapłacić. Ale to wytłumacz mi teraz taki, na chłopski rozum, wytłumacz mi skąd, na przykład, nie wiem, dzwonią, bo z tym dużo pracowałeś. Z oszustwami, tak? Dzwonią do jakiegoś Janka z Podlasia, który nigdy z bankiem niczego wspólnego, wiesz o co chodzi, poza tym, że ma konto tam w tym banku. I nagle przedstawiają mu jakiś plan biznesowy. To wiesz, już ci mówię, jak to wygląda. Ludzie, wiesz, to jest tak, że no o kryptowalutach powiedzmy było w miarę głośno na zasadzie takiej, że coś takiego jest i podobno ludzie na tym zarabiają. Mhm. I przeciętny człowiek nie wie, jak to funkcjonuje, ale wie, że jest coś nowoczesnego, o czym nie ma pojęcia, czyli musi być zajebiste. No właśnie. I skoro ludzie na tym zarabiają, no to znaczy, że jest fajnie, nie? Ale on nie wie, jak się za to wziąć, więc z reguły się za to nie bierze. I teraz drugi myk jest taki, że tym bardziej jakieś... No u nas się młyn zaczął z tymi oszustwami, wszystkimi naciąganiem jakieś 10 miesięcy przed wybuchem wojny na Ukrainie. Co te reklamy poszły? Orlenu? Tak, dokładnie. To jest wszystko... Tylko wiesz, ja no nie mogę powiedzieć jak, bo ja mniej więcej... Wiesz, to też nie jest tak, że ktoś na wschodzie, no bo hajs idzie na wschód, no, przez Ukrainę, teraz przez Ukrainę mniej, ale idzie systemami bankowymi, różnymi takimi do wujka Putina, tak? Dlaczego to się zaczęło tak wcześniej, wiesz, na zdrową logikę. Ale to warto też ludziom powiedzieć, że ten pieniądz w końcu trafia finalnie tam... Tak, do Rosji. No właśnie. Przygotowywali się do wojny. Właśnie. I to się zaczęło wcześniej, bo on tak, wiedział, że będą sankcje. Mm-hmm. Bo to nie jest tak, że prawdopodobnie no, wpadł sobie trzy dni wcześniej i mówi, to pojutrze wjedziemy na Ukrainę. Rzeczy, tak? On wiedział, że będą sankcje, pewnie jakieś takie nie za bardzo zdecydowane, były podczas inwazji na Krym. Jakieś będą, to będzie tak, ja zarobię, chłopaki zarobią, tak, z Krymu.
i gdzieś tam ten hajs pójdzie, te sankcje się jakoś tam przetrwamy. Tym bardziej, tak, że wojna miała trwać 3 dni, miał szybko, tak, i tak, sankcje zaraz się skończą. Nawet jakby sankcje potem te 4 czy już pół roku potrwały, czy 4 miesiące, no to hajs będzie, tak? Natomiast jeden z takich momentów, gdzie... Bo wiesz, nie zakładam, że było tak, wiesz, oczywiście Kreml ma bardzo mocne swoje takie zaplecze hakerskie i tak dalej. To ostatnio zaatakowali ten Parlament Europejski, tak? Po tym, jak zostało przegłosowane to, że Rosja została obwołana krajem wspierającym terroryzm, czyli zmienia się nastawienie do nich. Natomiast ja znam taki przypadek w jednym z bardzo dużych banków, takich i w Polsce, i międzynarodowych, gdzie ludzie z bezpieczeństwa sami się tym zajmowali. Natomiast oni się zajęli tym na małą skalę, bo to było, nie wiem, taki strzał na 2,5 bańki, coś takiego, tak? To wiesz, na lajcie. I ten mechanizm, jaki oni użyli, on się tak jakby, wiesz, zaczął klonować i rosnąć. I nie sądzę, żeby oni byli ludźmi, którzy wymyślili to, ale przynajmniej w jakiś sposób udostępnili metody, bo byli w Departamencie Bezpieczeństwa, więc wiedzieli, jak mechanizmy działają, tak? Moim zdaniem jest duża szansa, że udostępnili sporo tej wiedzy, jak ten bank przynajmniej funkcjonuje gdzieś tam. Tak. To jest, w tej chwili to jest, ja nie chcę wymawiać nazwy, ale to jest bank, który jest w tej chwili i od samego początku, jak to się zaczęło, jest najchętniej wybieranym bankiem do robienia wałów przez przestępców. Kurde, to wielu ludzi ci będzie miało za złe, że nie powiedziałeś. No nie, no nie mogę, trudno, no bo wiesz, ja no, to znaczy, wiesz, no, są rzeczy, które można udowodnić jakoś i tak dalej, ale... Wiesz, on teraz powie nazwę banku, ale to prawnicy zapukają, nie? No wiesz, właśnie. Wiesz co, tak, to jest jedna rzecz, bo jak tamten hajs zginął, to co bank zrobił? Nic. Nic, no a co ty myślałeś, że co by zrobić? Czekałem na jakiś finał. No to uwaga, takie tadam. Działania, środki, bank nie zrobił nic. Jak mecz. Dobra, dzięki. Bank nie zrobił nic. Nie może nic zrobić z tego względu, że od razu traci, dobra, na reputacji. Dokładnie. Kafir dobrze powiedział. Bank zwrócił hajs. Nikt nic nie wiedział. Było powiedziane tam... że wiesz, jak to w bankach, błędne księgowanie, jakie tam ecie, pecie i tak dalej, hajs wrócił do ludzi, którym ten hajs zginął, a ludzie z Departamentu Bezpieczeństwa po prostu no, mieli się zwolnić, nie zostali zwolnieni, nie było żadnego, wiesz, bo teraz jeśli bank by zgłosił coś takiego na policję i tak dalej, no to wyobrażasz sobie, ludzie z Departamentu Bezpieczeństwa, kurde, słabo. Poszli, ale to byli ludzie, którzy byli stamtąd. No właśnie. Wiesz, ze wschodu. Do tego jeszcze dochodzi inna sytuacja. Ginie ileś hajsu z banku, tak? Zaczyna się panika, zaczyna się kontrola. Ludzie się dowiadują, że w banku nie ma pieniędzy. Tak. Że Departament Bezpieczeństwa jest, tak, ma ci, co złodziei w środku. Tak, ci, co mają pieniądze w tym banku, idą wypłacać, a bank, przecież taki oddział banku, on nie ma tam, tak, kurwa, na zapleczu pieniędzy. Zaczyna być brak pieniędzy. Idzie plotka do społeczeństwa. Nieważne, że to było w banku X. Ty idziesz do banku Y i też wypłacasz. Tak. Banki nie mają takiej kasy. Ja znam taki przypadek, że byliśmy na granicy, że mogą nieźle pierdolnąć w kraju, bo zaczęli ludzie gdzieś tam na Śląsku wypłacać pieniądze na ten. Zresztą pewnie słyszałeś o tym wypadku. To są takie właśnie rzeczy. Tutaj bank nie miał nic do powiedzenia. No, oczywiście mogli swoje wewnętrzne śledztwo wprowadzić. Wyobraź sobie, ile wysoko siedzących głów by poleciało. No, bo w momencie, wiesz, bo to, że hajs poszedł, luzik, tak? Wiesz. Ale jeśli bank by tak dostał po reputacji, no to wiesz, no trzeba kogoś wystawić jako tego kozła i powiedzieć, że no bank się poczuwa albo tam, nie wiem, cokolwiek, tak? Natomiast w kwestii tego, jak ten hajs chodził i tak naprawdę te kryptowaluty, przynajmniej jeśli chodzi to nasz kraj, one są w tej chwili, tak wszyscy, nawet ten Jasio, który tylko na tym polu siedzi i na
telefonie, czasami YouTube ogląda. No to jest fenomen, stary, wie, kurczę, chłop gdzieś tam sobie, z pola oderwany, on będzie inwestował w kryptowalutę. Ale skąd wie? Bo ogląda sobie tego YouTube'a, no, czy czyta jakieś newsy. Jest tak, to się zrobił przemysł, to się zrobiło korpo kradzieżowe. Wykupują reklamę YouTube, Google, wiesz, wchodzisz nie na jakąś tam portal newsowy jakiś znany, no polski, ale też masz reklamy Google'a podawane, tak? I tam widzisz i wiesz, i są takie fejkowe newsy, że tam nie wiem, nie pamiętam nazwiska, no jakaś tam znana osoba, nie wierzysz, co ta osoba, jak zarobiła kupę hajsu. Kurde, a wiesz, Polak, wiesz, chce wiedzieć, jak tamten... No, ja nie wiem, czy nie było takiej reklamy nawet z Lewandowskim, nie? Dzisiaj tak, gra. Dokładnie. Z Wałęsą, z prezydentem, kurna i tak dalej. I wiesz, i nie uwierzysz, jak zarobił hajs. No to kurna, chce zobaczyć. I jest, wiesz, zainwestował w krypto i tak dalej, i tak dalej. Ale ty też możesz zainwestować, ale zostało ostatnie 15 miejsc, więc no jak tak zdążysz, to się to kurna w miesiąc 15 koła zarobisz. Tak, no. I co? Pociąg do... I tak, ja to potem humorystycznie powiem ci takie zdarzenia bardzo konkretne. I wiesz, i taki ktoś patrzy i mówi, kurde, mam, nie wiem, 10 koła, czy 50 koła, czy 5 koła, tak, na koncie. To spróbuję. No i pyk, poszło, tak? To znaczy, nie poszło, tylko on się rejestruje, że jest chętny. Pan inwestor... No właśnie, opowiedz, wiesz co, jak to wygląda od samego początku. Dla tych widzów, którzy, no dla mnie też, bo ja też nie mam o tym pojęcia. Opowiedz, jak to wygląda cały ten mechanizm, bo tylko dokończę myśl, nie? Bo wiem, że wiesz, dużo łatwiej jest kogoś oszukać, niż go przekonać, że został oszukany. To obaj wiemy. Ja byłem w tym dobry, bo właśnie, to nie mam argumenty. Od początku jak to wygląda? On się łapie na to, na tą reklamę i co się dzieje dalej? Nie, to jest tak, że widzisz taką reklamę na, nie wiem, na YouTubie, gdzieś w jakichś serwisach i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam te krypto ci pykają w głowie, tak? No i w którymś momencie, nie wiem, siedzisz na kiblu, oglądasz sobie YouTube'a albo coś na tym i masz chwilę, żeby tak jakbyś, i tak sobie myślisz, kurde, może spróbować. No to pyknę, tak? No i tam jest, wiesz, albo zostaw numer telefonu, albo podaj maila. Z reguły to jest na takiej zasadzie, czyli, wiesz, wygląda lajtowo, nie podajesz żadnych danych, tak? Zostawię telefon, zadzwonią. No i oni dzwonią do ciebie i 98 czy 99,9% przypadków to ja zawsze zadawałem takie pytanie, a czy ta osoba, która do pana, do pani dzwoniła, miała wschodni akcent? I zawsze jest tak. I tu się zaczynają takie historyjki, no bo gość mówi, że no jest Polakiem, no bo wiesz, kupa jest Białorusinów na przykład, którzy mają korzenie polskie, sam mam takich znajomych, tak? No i że wreszcie uciekł tam od reżimu Łukaszenki, wiesz, i historyjka jest cała. No i przyjechał do Polski, ten inwestor opowiada, wiesz, tej babci czy tam jakiemuś kozakowi, tak? No, przyjechał 6 lat temu i ma córeczkę i wiesz, i ta osoba mówi, i on tak o tej córeczce mówił, tak tego, i że tak mi pomoże zainwestować. No i tutaj są różne myki. Albo jest po prostu podane info, gdzie przelać hajs i ci ludzie przelewają ten hajs. Nie mają żadnego papieru, nic. Nie pogadali przez telefon i wysyłasz komuś hajs, tak? Albo jest tak, że na przykład tu proszę, to jest najpopularniejsze, proszę zainstalować aplikację taką do tego inwestowania. To jest aplikacja, tak jak jest AnyDesk, bo to jest AnyDesk, albo TeamViewer, czyli tak jak pozwalająca zdalnie kontrolować ci pulpit urządzenia, albo telefonu, albo komputera i tak dalej. I oni ci mówią, to proszę zainwestować, znaczy zainstalować to oprogramowanie inwestycyjne, my panu powiemy, co tam zrobić i tak dalej. I oni ci, wiesz, pyk, 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 pokazują. Proszę się zalogować na konto, wykonać przelew wstępny na 500 zł na te krypto, a za półtora miesiąca odzyska pan 15 koła i tak dalej. No i ci ludzie logują się do banku, a oni przez to oprogramowanie widzą, co ty wpisujesz, nawet im szczytuje się, wiesz, dane. Nie do wiary. Co ty wprowadzasz? Hasło, login i tak dalej, tak? No i ty wchodzisz, pyk, na przykład przelewasz 500 zł, albo nawet jest sytuacja taka, że logujesz się, oni mówią, dobrze, to pan sobie to innym razem zrobi, tak? Chodziło tylko o to, żeby aktywować. No i plus, wylogowujesz się, wiesz, a oni w tym czasie ciach, 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 ciach leci.
I to leci tak, że wiesz, że oni mają... A powiedz mi, z poziomu banku, przerwę ci na momencik, z poziomu banku nie widać tego zagrożenia? W sensie, ale ty masz prawo to robić. Ty no masz prawo wyprowadzać sobie, że tak jakbym ja to robił, tak? Tak. To na tej zasadzie. No bo oni na twoim loginie logują się, tylko... No, ale te IP... A nie, no sumie, wszystko tak, jest tak, tak samo. Ale nie słuchaj, to jest prawo. Tak, że oni się... Wiesz, bo na przykład masz takie zatwierdzenia 3D Secure, czy jakieś takie, gdzie... Musisz jeszcze na telefonie dostać SMS-a, czy coś tam zatwierdzić. Tak, tak, tak. Tylko, że w bardzo wielu przypadkach jest tak, że oni swój telefon przypisują jako ten, który kontroluje, jako jest tym, który dostaje te SMS-y, czy... No dobra, ale wiesz co, w moim banku akurat jest tak, że gdybym ja chciał ten numer telefonu zmienić, to bym dostał na ten poprzedni numer SMS-a, że tam, nie tak, wiem, tak jest. Andrzej, o tym zapomniałem. Oni mówią, bo wiesz, tu dostałem jakiegoś SMS-a, czy zatwierdzi. No. Tak, bo wiesz, bo oni często są z tobą cały czas na... No właśnie. Wiesz, no bo nie, no nie mogą cię zostawić, bo się rozmyślisz albo coś. Tak. Oni z tobą siedzą, wiesz, na telefonie, czy na głośno mówiącym i tak, teraz proszę kliknąć, tutaj przyszedł kod, proszę go wprowadzić. To jest kod, na przykład, jeśli to ty chcesz zatwierdzić zmianę numeru telefonu, no to wprowadź kod, który otrzymałeś SMS-em, ci ludzie wprowadzają. No. I w tym momencie... Amen. No, że jest po wszystkim. Kurczę, niewiarygodne. Nie, no dobra, a dalej, powiedz mi, jak to wygląda dalej? Wiesz, bo wiem, że tam ci ludzie się z tobą później jakoś tam kontaktowali, tak? Czy to różnie było, wiesz, bo to było tak, że albo my dostawaliśmy jakieś takie, wiesz, cyny, jakieś alerty, jakieś takie rzeczy, albo wiesz, to jest czasami tak, że zajmując się czymś innym, ty nagle wpadasz na trop czegoś takiego, tak? No. I wiesz, i masz nie wiem, z konta jakiejś starszej osoby na przykład schodzi 100 koła. No i tak dzwoni, żeby czy pani to robiła. Tak. A czemu? A to moja sprawa, moje pieniądze. Dobrze, i w tym momencie, wiesz, byli ludzie, którzy się tam z nimi bujali i tak dalej. Mówię, dobrze, proszę pani, dzwoniła osoba w sprawie inwestycji, tak? I wyglądało to, a skąd pan wie? Wiedziałem, że jestem w domu, no i wiesz, i w tym momencie mówię, proszę pani, wyglądało to tak. Zeszło 100 koła, tu zmartwię panią, pani tych pieniędzy nie odzyska, ale trzeba to zgłosić na policję i tak dalej, tak? No i cała procedura, co z tym trzeba zrobić. Wiesz, ja miałem faceta, który, ja do niego zadzwoniłem, żeby potwierdzić, czy to on wykonywał jakieś te. Facet, to była 23 tam z groszami gdzieś, no bo wtedy, wiesz, tam na monitoringu takich rzeczy, to jest full time, tak? To działa całą dobę, święta, Sylwestry i wyrzuca tak dalej. Wam takie jakieś tam... Nie, to wiesz, to się całą dobę dzieje, wiesz. No i zadzwoniłem do faceta, wiesz, i mówię, że taka i taka sytuacja, wiesz, no oczywiście kradzież, oszustwo, i gość zrobił taką rzecz, wiesz, facet mi na telefonie chciał samobójstwo popełnić. On gadał ze mną i szukał, gdzieś tam poszedł i szukał jakiś, mówi, kurwa, wiesz, siekierę miałem, ja się zabiję, tak? No i ja, wiesz, najpierw, proszę pana, ale spokojnie, najpierw dojdźmy do tego, co się stało, bo spróbuję pomóc, bo może tam, wiesz. Facet zrobił tak, że sprzedał dom i ziemię, miał jakiś dom, jakieś tam pole, czy jakąś ziemię, wiesz, na którym ten dom stał. Sprzedał to za jakieś tam 300 tysięcy, a powiedzmy pół bani było warte, po to, żeby zainwestować te 300 tysięcy. Ale on w tym domu mieszkał z dziećmi, z rodziną, wiesz, i nagle się okazuje, on podpisał umowę, że ten dom tam przekaże za miesiąc, powiedzmy, że się wyprowadzą, no bo on za ten miesiąc z tych 300 tysięcy miał już 700, tak? Wiesz, nie do wiary. Wchodzi. No i nagle się okazuje, że nie ma hajsu i co z rodziną zrobi? No. Jak on żonie i dzieciom powie, że... Taki biznes. Że nie mają gdzie mieszkać. To są ludzkie dramaty, cholera. Ale powiedz mi, czy mamy jakiekolwiek narzędzia, poza taką ostrożnością ludzką, taką zwykłą, wiesz, no bo można apelować do ludzi, mówić, nie dajcie się nabierać, nie inwestujcie tam, nie tylko to, bo to jest tak, że to wszystko jest robione, znaczy nic takiego się nie wydarzy, jeśli ty nie przyłożysz do tego palca.
Czy to będzie krypto, czy to będą jakieś SMS-y, wyłączymy ci prąd, dopłać złoty 30, masz link, zaloguj się, tak? No to wiesz. Chyba każdy z nas dostał takiego SMS-a. Kurwa, ja nie dostałem. Serio, dostałem, no. Nie, no stary, ja dostałem i z kurierem właśnie, tak, nie, z prądem kurier, to nie, ale kurier. Tak. Przeanalizuj, na jakie strony wchodzisz. Tak, wiesz co, to trzeba patrzeć na linki, bardzo. Tak. Bo są linki, które wyglądają niemal identycznie jak strona jakiegoś kuriera, czy czegoś takiego. Nie wiem, idzie, ale jest na przykład jeszcze Y dodany, no albo I, tak. Albo wiesz, ty patrzysz, że tam jest, nie wiem, InPost, tak? A tam jest na przykład L-Post. Nie, tam się nie przyglądamy, to kasuje, ale, i blokuje, ale numer od razu. Zobacz, dostajesz link, że do InPostu musisz dopłacić do przesyłki i jest InPost niby PL. Jedna dobra rada. A tam jest L-Post. No, jak to dostajesz od razu podobnie. Taki link, taki ten SMS, to od razu ten numer się blokuje. Tak, ja z automatu je blokuję, bo to nie jest nic dobrego. Tylko, że wiesz, była taka, ja po jakichś 2 miesiącach, jak się zacząłem tym zajmować, wiesz, tego się, wiesz, to jak korpo działa, wykupują reklamy i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, no właśnie, a czemu działa? Powiedz mi, to nie można tego, nie wiem, z poziomu państwa, wiesz, jakiś kurs, to jest moje pytanie. Powiem ci tak, gadałem ze znajomym z ABW. No. I mówię, słuchaj, kurwa, no dzieją się takie rzeczy. Ruszcie gdzieś, przecież, wiesz, bo to jest, nie jest tylko to, że to... Komisja Nadzoru Finansowego, ja moim zdaniem... Ale Kafir, zobacz, to jest tak, że jeżeli to będzie kwestia, że parę osób zostało kradzionych, to luz. Mhm. Natomiast jeżeli tygodniowo skąd polskich obywateli, Polaków, wypływają miliony tygodniowo. No właśnie, bo to taka skala jest, to już nie jest, że ktoś został ukradziony, tylko moje zdanie jest takie, że to jest zagrożenie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli. Ja się z tobą zgadzam. Chodzi mi o to, że albo wy... Wiesz, ja nie wiem. Była sprawa jasna. Ja nie mam, że to jest... Zaraz powiedzą, że Kafir znowu władzę dowala. Chodzi o to, że ABW na dzień dzisiejszy nie jest na tym pułapie, na którym działają przestępcy. Jest niżej. No to jest to przeważnie służby. Nie ma departamentu tak rozwiniętego, który mógłby ten temat ogarnąć. To do tego trzeba właśnie o takich analityków, którzy nie będą pracować w banku, a będą w ABW siedzieli, kurwa, będą mieli gmach wyjebany na 200 osób i będą monitorować sieć. Wiesz, co zabija takie rzeczy, bo ja gadałem też... Będą kontrwywiadem w sieci. Kontrwywiad w sieci, policja w sieci, gdzie będą się tylko tym zajmować. No bo jeżeli on tak mówi, że rzeczywiście jest taka skala. Słuchaj, gadałem z cyberami z policji i mówię, słuchajcie, bo oni dzwonili do mnie, wiesz. Do mnie czy tam do kolegów i mówią, mamy taką i taką sytuację i nie wiem, jeśli może pan udzielić informacji, jak tutaj pomóc, tak? I ja im podpowiadałem. I słuchaj, kwestia, wiesz, nawet zadzwoniłem kiedyś do cyberów i mówię, słuchajcie, na samym początku, jak zaczęło się tego robić sporo, a to w porównaniu do tego, co potem się działo, to wiesz, i mówię, słuchajcie, dzieją się takie i takie rzeczy, ja wam pomogę, znaczy tyle, co mogę, tak? No bo nie mogę jakichś tam szczegółów niektórych rzeczy, wiesz, przekazywać. Ja wam pomogę, i bo to się dzieją rzeczy poważne. I to rośnie. Ale wiesz, Jacek, to dalej mówisz o sytuacji... Zero, wiesz, tak samo z ABW. Mnie to przeraża, bo wiesz, dalej mówisz o sytuacji, że prosisz kogoś tam personalnie, wiesz, mniej czy bardziej, jakiegoś tam policjanta czy innego funkcjonariusza ABW. Znaczy, żeby on powiedział, wiesz, gdzieś u siebie, wiesz, w jakiejś komórce. Nie chodzi o rozwiązania systemowe, wiesz, dlaczego państwo nie reaguje, skoro ma tego świadomość. No bo nie może. No, Andrzej. A jak państwo ma ci wejść na twoje pieniądze i co, ma ci wydzielać, na ja co możesz rozumiem, wydać, jak mówisz, możesz ale wydać? Wiesz, mając świadomość tego, co powiedziałeś, nie? I myślę, że taką wiedzę też państwo na tym poziomie, na jakim powinno, posiada, że te pieniądze finalnie wędrują tam, gdzie wędrują. Problem polega na tym, że były programy o tym, ostrzeżenia i tak dalej w mediach. Ale one powinny być, kurde. Tak, a wiesz, kiedy były? Wtedy, kiedy nikt nie ogląda telewizji. No, no my nawet żeśmy oglądali, wiesz, gdzieś tam... To od śniadaniówki, stare, się powinno rano zaczynać i w śniadaniówce jechać. A powinno być, wiesz, w jakichś newsach takich... Tak. Nie wiem, masz 20 wiem, godzinę... Dzienniki jakieś tam, czy jakkolwiek, wiesz, czy fakty, czy wiadomości, no, cokolwiek tam leci. Brzdęk, taka informacja. To jest tak. Kurde, no musimy dopóki ktoś, kto jest decyzyjny w takich kwestiach, nie straci hajsu na tym i się nie wkurwi, to nie zrobi nic. Bo widzisz, każdy patrzy tak. To się dzieje innym. I ja rozmawiałem, wiesz, z kobietą i ona mówi, no słyszałam o tych oszustwach,
nawet w radiu kiedyś i tak dalej. Ja mówię, i co? I wiesz, bo to jest psychologia. No, akurat tutaj moja praca też dużo na tym polegała często. Ja mówię, i co? Pani myślała, że to się dzieje innym. No tak, bo do mnie zadzwoni. Taka miła pani. Tak. Mówiła ze wschodnim akcentem. No tak, no palisz? Ale... Co to? Palisz? A daj, spróbuję. To zawsze. Taka miła pani, wiesz, ze wschodnim akcentem, no bo... Podlasia była, tak? Nie do wiary to jest. No bez kitu, no. Stary, no. Ja mam znajomego, który jest głęboko tam z Podlasia i kurde, a mam z kolei przyjaciela Białorusina, który akurat też z nami pracował. Znaczy to jest Polak, Jacek, ale dalej, wiesz co, mówię ci szczerze, on mówi bardziej po polsku, mniej zaciąga ja niż... Wiesz, ale dalej, wiesz, to co się dzieje na koniec, wiesz, to mnie najbardziej interesuje. Dzwoni do ciebie ktoś obcy, mówi, kurczę, cokolwiek by nie opowiadał, wiesz. To się gryzie, czy to się co rośnie? To się żuje. W sensie niech sobie to tam leży za wargą, a będzie się samo wchłaniało. I teraz, wiesz co, mnie interesuje ten mechanizm, wiesz, bo domyślam się, klepie trochę. No. Ale to jest dobra wola. I to mnie fascynuje, w pewnym sensie oczywiście fascynuje, ale w takim negatywnym, wiesz. Pytanie, w jakim ja środowisku ludzi funkcjonuje, że jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, obcy człowiek, zupełnie obcy, i cokolwiek by ci nie opowiadał, a ty na końcu jesteś w stanie mu przelać pieniądze tylko dlatego, że on fajnie gadał. Wiesz, hajs. Niejednokrotnie... Andrzej, hajs. No ale obiecują ci Andrzej... Jak ci obiecają... Jesteś średnio inteligentny, wiesz, średnio inteligentny facet, kurczę. No ale jednak to robią. Dobra, wracamy po chwili przerwy, ja coś nam się poskładał trochę po tytoniu. Walną flaskę. Trzeba mieć naprawdę kochony, żeby to... Ale no, bo to jest to, co ci mówiłem, że to jest warte ten $1000, tak? Jest. Skoro... Wiesz co, wracamy do tego tematu i pomału będziemy go kończyć, bo tak jak tutaj żeśmy przegadali... Ale właśnie jeszcze tak dygresyjnie, nie? Co jest warte $1000? W Afganistanie był taki płynik do mycia rąk. On był na bazie spirytusu, tylko że tam był zapachowo, no, tak żeby to śmierdziało jak perfum. Każdy to miał w buteleczce, w tym, przy sobie, nie? No ale jak się alkohol skończył, taka buteleczka wiesz ile kosztowała? No mów. $150. Proszę uprzejmie. Droga flaszka. Udało się to pić? Słuchaj. Wszystko się da. A potem lawendą wiesz. To w książce opisałem, tylko nie w tym, tylko w kontakcie i nazywali to Szereg, bo to była zielona buteleczka. A, to pisałeś o tym. Szereg, rozgrabiałeś to z sokiem grejpfrutowym, chodził jak dobry drink. No, tak. A potem lawendą wiesz. To $150 było warte? No, a przed Sylwestrem? No ale to potem talibowie przychodzili, byli tu. Tak. No dobra. Ładnie opowiadaj, wiesz co, tak będziemy... Pytanie było, czy rząd może coś zrobić. No nie. Nie może. No bo słuchaj, żeby rząd mógł coś zrobić, to musiałby mieć łapę na twoich pieniądzach i ci dozować, na co możesz wydać, komu możesz wydać, komu możesz przelać i tak dalej. No tego no byśmy się raczej... Wiesz... Można powiedzieć, że trzeba być głąbem, żeby coś takiego zrobić, tak się dać wkręcić. No to uwierz mi, że byli ludzie, którzy byli prezesami jakimiś, wiesz, w teorii światli ludzie, tak? Ludzie z kręgów edukacyjnych, wiesz, jacyś profesorowie uniwersytetów i tak dalej. To nie ma czegoś takiego, że ktoś jest głupi czy nie. To jest kwestia taka, jest to tak jak z bezpieczeństwem, jak chodzisz po ulicy, czy z klamką, czy bez klamki i tak dalej. Musisz mieć świadomość jakiejś sytuacji. Czy ona ma sens, żeby zaistniała, czy nie? Pojawia właśnie miejsce, o którym mówiłem. Wiesz, tak. W sensie programy rządowe, niech to będzie w reżimowej, państwowej telewizji nawet. No, to powinno być, wiesz. Niech to będzie wałkowane. Słuchaj, to powinno być traktowane jak zagrożenie obywateli. Bo wiesz, bo to nie jest tak, że komuś zginie 10 koła, ale ma jeszcze 90 na koncie, tak? No szkoda, ale są ludzie, którzy tracą życie niejako, tak? Tak.
No i życie pewnie też. No, wszystko opiera się na szeroko pojętej edukacji i szeroko pojętym uświadamianiu społeczeństwa. No tak, niestety. Tylko że ktoś musi na to poświęcić czas antenowy. No właśnie, a ten jeszcze ten drugi odbiorca w tym czasie nie ma iść robić sobie kawę, tylko to obejrzeć. No, wiesz, to jest... Częstotliwość może tego pokazywania tego właśnie, wiesz. Ja myślę, że to powinno może być już pokazanie tych ludzi, ale nawet ktoś za to, ale wiesz, ale ktoś za to musi zapłacić. No, no kurde, stary. No wiesz, no za czas antenowy, za to, żeby puścić jakiś spot i tak dalej. Przecież jak mają ci puścić jakąś, wiesz, program o tym, jakie sobie aktorka cycki ostatnio zrobiła, albo puścić informację, uważajcie, no to co będzie miało większą lepszą oglądalność? Przy czym się reklamy sprzedają? Nie, ja myślę, wiesz co, Jacek, że jakby to fajnie zmontował. W sensie, wiesz, tam są ludzie w telewizji, którzy się znają, wiedzą, co się ogląda, co się sprzeda. I jakby zmontował na bazie wywiadów z tymi ludźmi, jak zostali oszukani, jak to działało, wiesz, i tak dalej, to i tak dalej. Nikt tego nie będzie oglądał, bo tam nie ma cycków, nie ma seksu, jest o traceniu hajsu, a nie o tym, jak zarabiać. Taki człowiek chętniej obejrzy... teraz, no dawno są reklamy, Tesla ma nowy projekt, bo Elon Musk się chce dzielić sukcesem, zainwestuj w nowe rozwiązanie Tesli, czyli dokładnie te same myki, krypto i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, i ludzie patrzą na jakieś znane twarze, skoro oni mogą zarobić, to czemu nie ja? PGE dzieli się... Ale tam się lampka z tyłu nie zapala, że wiesz, pojawia się znana twarz z telewizora i ona mówi, kurczę, zarobiłem tyle i tyle pieniędzy. Ja ci powiem lepiej. Masz niby, wchodzisz na artykuł o tym, jak ktoś znany zarobił. Nie wiem, niech to będzie, teraz strzelam, jakaś Rzeczpospolita, tak? W link. No masz stronę, która wygląda jak Rzeczpospolita albo jakieś WP, Onet czy cokolwiek. Ale patrzysz w linka, to nie jest onet.pl, ani nie wp.pl, ani nie Interia czy tam coś. Jest jakiś ecie, pecie, xyz.io i ludzie nie patrzą na to. Gdyby patrzyli, w co klikają, na co wchodzą, to by widzieli po samych linkach, że to coś jest nie tak. Nikt nie będzie patrzył. Za szybko żyjemy, jesteśmy bardzo dobrze powiedziane. Za szybko żyjemy, chcemy sukcesu, szybko hajsu. Chłopie, no dla mnie to jest coś niebywałego. Wiesz, że ja jakoś inaczej postrzegam ten świat, ale cholera jasna. No. Ale wiesz, teraz za szybko żyjemy, to teraz musimy przerwać i zobaczyć, jak wygrywamy piłkę nożną. Ale ty jesteś szyderca, wiesz? Przecież to nie jest dobrze, jakby go... Ojej, dobra, trzymamy kciuki. Dobra, dzięki. Dzięki wielkie. Idziemy postrzelać, bo to nic z tej piłki nie będzie. Nic z tej piłki nie będzie.